Dobry wieczór. Zacznę od tego, że mam dobrą wiadomość. Właśnie 2 minuty przed rozpoczęciem webinaru przyszedł pan sprawdzający instalację gazową i mam dobrą wiadomość. W czasie webinaru na pewno nie wylecimy w powietrze, bo gaz jest ok, u mnie bynajmniej. Dobrze, że pan przyszedł 2 minuty przed, a nie teraz, bym musiał uciekać. Troszeczkę, cześć Maćku, troszeczkę będę ja, ale pamiętajcie, że laboratorium jest prowadzone z Asią Apanasewicz, która jest kierownikiem tego zamieszania i ona tam kumuluje energię po konferencji w Koninie Żagańskim i będzie taki moment, że wejdzie i wtedy przyleci taka kometa energii przez ekran. To wtedy znaczy, że Asia zaczęła. Cześć wam wszystkim, ale początek macie ze mną. I tak, zastanawiam się, czy są jacyś nowi ludzie w laboratorium, tacy, którzy pierwszy raz się z nami widzą. O, Renata, wreszcie się udało wejść. To bardzo się cieszę. O, Maciek, a ty już wszystko wiesz, bo na wszystkich konfach byłeś, to wiesz, co to jest laboratorium. Czy jest jakaś. O, Gosia, pierwszy raz. Dobrze, to ja tylko tak króciutko chwila wstępu, żeby powiedzieć, co to jest laboratorium. Laboratorium to jest taki pomysł, projekt, cały czas gdzieś tam reagujący na to, co się też wydarza, a dedykowany nauczycielom klas 1-3. I zaczęliśmy zupełnie prosto od różnych rozwiązań, od prezentacji rozwiązań zupełnie bez komputera, po to, żeby spróbować razem z dziećmi zrobić pewne rzeczy, zabawy, ćwiczenia, które mają w sobie elementy przygotowania do programowania, ale też jednocześnie rozwijają inne rzeczy, których uczymy, na których nam zależy, żeby dzieciaki je zrozumiały, żeby dzieciaki opanowały pewne umiejętności i to wszystko razem tak lepiliśmy. Laboratorium to też takie miejsce, w którym mamy swoją grupę facebookową, na którą zapraszamy i tam też dzielimy się różnymi rzeczami, które tworzymy na bazie tego, co odnaleźliśmy tutaj w czasie laboratorium, ale też czasami ktoś znajdzie gdzieś coś w jakichś innych kanałach. Ktoś robi jakieś odkrycie w internecie albo na jakimś szkoleniu, konferencji, to też się tym między sobą dzielimy, jeżeli tylko jest to możliwe. I tak się składa, że dzisiaj mamy czwarte laboratorium. Laboratoria też będzie można zobaczyć, ponieważ te webinary są nagrywane, będą umieszczone na wiki mistrzowiekodowania.pl, ale o tym więcej też powie potem jeszcze Asia. I generalnie dla tych, którzy naprawdę pierwszy raz, to te nasze spotkania trwają mniej więcej 1,5 godziny. Komunikujemy się z użyciem czatu, czasami też zapraszamy kogoś jeszcze, żeby włączył kamerę, żeby włączył mikrofon. Dzisiaj tego unikniemy, ale tą tradycję chcemy podtrzymać kolejnym razem, ponieważ w maju mamy ostatnie spotkanie laboratorium i mamy na nie pewien pomysł i będziemy chcieli się z wami tym pomysłem podzielić, ale to wspólnie z Asią na sam koniec. Cześć, Haniu. I teraz, jak widzicie, oprócz mnie, czatu, widać też. Halo, halo, Krzysztof? No dobra, czyli kometa musi wrócić teraz. Cześć, kochani. No miało być wejście smoka, muszę zastępować Krzysztofa. Nie ma Jest. Krzysztofa, zaraz będzie. O, jest. Krzysztof, zobacz, wszyscy za tobą tęsknią, oni mnie nie chcą. O, jest Krzysztof. No dobra, widzisz, no musiałam się ujawnić. Nie słyszymy cię, Krzysztof. Nie słychać. Jeszcze włącz To była mikrofon. taka prowokacja, No żeby cię dobra. zobaczyć. Żeby pokazać, że jestem. Dobra, okej, okay, to Okej. uciekam I jakby. ten tort daje nam taką wskazówkę, co dzisiaj będziemy
robić. Bo tak jak mówiłem, nasza droga rozpoczęła się od zabaw zupełnie bez komputerów. Potem mieliśmy sesję dotyczącą gier i tego, jak projektować gry, jak je wykorzystywać, jak rozwijać dzięki grom różne umiejętności związane z programowaniem, z matematyką i tym wszystkim, co jest związane z tym obszarem kodowania, programowania. A teraz, ponieważ już ostatnim razem dotknęliśmy aplikacji, dotknęliśmy też młodszego Scratcha Juniora, to dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę pobyć z naszym kotem. Ale zrobimy to trochę inaczej niż na takich stricte webinarach, które były o kotach. Przygotowałem ja coś zupełnie innego niż do tej pory. Dzisiaj testowałem to nawet z jednym jeszcze dzieckiem, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Asia też pokaże później parę rzeczy, których prawdopodobnie nie było, ale zanim zaczniemy jeszcze, będę chciał was, poproszę was, żebyście mi powiedzieli, jak tam u was i jak tam z wami i z kotem, jak tam wasze relacje. W związku z tym wrzucam wam ankietkę. Jestem ciekawy, jak to z kotem jest. Czy jesteście, część z was jest już zaznajomiona, czy czasami, czy to dopiero początek? Czy już jesteście wytrwałymi wędrującymi i po prostu Śnieżka zimą razem z kotem zrobiła zrobiona, a raki wam są niestraszne? Pozostając w tej metaforze, widzę, że się rozpędzacie. Dobra. Większość z was zagłosowała. Jeszcze chwilę, widzę, o, przyspieszenie. Głosujecie, głosujecie. Kto ogląda Facebooka, Twittera albo jakiś serial na Netflixie albo na jakimś innym HBO, czymś takim, to niech chwilę poświęci, żeby zagłosować. Okej, kończę głosowanie, udostępniam wyniki. Widzicie, jak jest, prawda? Więc tak nam się rozłożyło mniej więcej równo. Mamy tych, którzy dopiero mruczą z kotem na kanapie, a są tacy, którzy wypuszczają się troszeczkę dalej. Fajnie, mam nadzieję, że to wykorzystamy w czasie tego naszego spotkania. Z racji tego, że to nasze spotkanie jest dedykowane naszej pracy związanej z edukacją wczesnoszkolną, z naszymi dziećmi od klasy pierwszej do klasy trzeciej, to pomyślałem, że czasami tak jest. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale że pierwsza klasa to może być trochę zbyt wcześnie, żeby pokazywać Scratcha, że jest dużo różnych innych rzeczy, które doskonale się sprawdzają, ale też nie jest tak, że to jest zupełnie niemożliwe. Myślę, że bardzo, bardzo proste, Magda. Typu, że mamy dwa duszki, kota, mysz i sterujemy na przykład myszą przy pomocy myszki komputerowej, kod ją goni. I wtedy jest jakaś gra taka prosta. Więc to też zależy, jak bardzo dzieciaki są rozwinięte. Są też czasami tacy, takie talenty, że gdzieś tam wyprzedzają nauczyciela, wyprzedzają klasę. Też można to wykorzystać. My jesteśmy w cyklu, idziemy w jakimś procesie od takich rzeczy właśnie bez komputera. Było pełno karteczek, były maty, były kubeczki, tego typu pomysły. To postanowiłem zrobić takie przejście. Przejście pomiędzy offline'em a Scratchem, ale przy pomocy Scratcha. Zrobiłem taką małą sztuczkę, żeby wam pokazać, o czym mówię, jakie rozwiązanie chcę wam zaproponować, to muszę udostępnić ekran. Więc teraz chwilka na udostępnienie ekranu. Już odpalam wszystkie te rzeczy, które tutaj trzeba uruchomić, żeby to było możliwe. Aha, no, junior jest bardzo sympatyczny. Nawet później można też z niego dużo wyciągnąć. Specjalistką od wyciągania ze Scratcha juniora rzeczy niemożliwych jest Sylwia Milczarek, która ma talent do tego, żeby nas zadziwiać, nasza taka, i pokazywać, myśleliście, że tego się nie da zrobić w juniorze? No to ona akurat zazwyczaj zaskakuje, że jednak się da. No, dziel się ekranem. Okej, pełne. Ekran. No dobrze, udało się. Tylko łyk herbaty. Dobra. I zaraz pokażę wam, co takiego wymyśliłem. Ta-dam.
Okej, okay. Żeby nie było, to pomysł tego, na czym będę pracował, zaczerpnąłem z takiej strony Computing at School, czyli takiej organizacji w Anglii, która wspiera wprowadzenie programowania do szkół. I tu jest filmik, na którym jest wywiad po angielsku z kobietą, pedagogiem specjalnym, która robi różne dziwne rzeczy w szkole specjalnej właśnie w Scratchu. Jak to możliwe? Bo bardzo sobie uprościła też tą pracę. Pracuje na bardzo elementarnym poziomie. I przechodzimy sobie do konkretów. Bo to chyba najbardziej to lubicie. No okej. Gdzie ja to mam? Tutaj. No dobra. Stworzyłem studio w Scratchu. I to studio wam udostępnię. To znaczy dam wam link, żebyście mogli do tego studia wejść. I te projekty, z którymi dzisiaj będziemy pracować, żebyście mogli z nich korzystać. Żebyście mogli sobie z nimi je rozwijać i razem ze swoimi uczniami je wdrażać. Wchodzę do pierwszego projektu, Labo 1. Tylko sobie czasami zrobię jeszcze jakieś boczne myśli, to żeby później wam powiedzieć. No dobra, mamy projekt bardzo prosty, pierwszy. Labo 1, wchodzimy do środka. Jesteśmy tutaj. Od razu dla tych, którzy dopiero Scratcha jeszcze na oczy nie widzieli, to jest taki projekt, znaczy takie narzędzie, które służy do nauki programowania. Układamy sobie z klocków różne rzeczy. I dzięki temu możemy sobie po prostu układać przepisy dla różnych obiektów, czyli duszków, które wykonują to, co dokładnie im ułożymy z tych klocuszków. Więc pomysł jest bardzo fajny, intuicyjny. Ale tych klocków jest bardzo, bardzo dużo. Zosia, podam adres, jak skończymy. Będzie adres i pewnie pod koniec będziemy go jeszcze powtarzać. Nie teraz, bo jak teraz wam wrzucę adres studia, to nie będziecie ze mną, tylko będziecie przeglądać, co wam tam zrobiłem. Więc dlatego robię to celowo, że dostaniecie adres później. Taki jestem. No dobra. No, widzę, że mnie rozumiecie. Cieszę się bardzo. Zobaczcie. Mamy dwa obiekty, bardzo proste. Jeden obiekt to jest jakiś zielony taki pionek i mamy jakieś miejsce, do którego on ma dotrzeć. I mamy też na jakąś przestrzeń, na której te obiekty mogą funkcjonować, podzieloną w kratę, więc znowu mamy jakąś taką kratownicę, która też nam kilka razy już towarzyszyła w czasie naszych spotkań. I teraz moglibyśmy oczywiście zaprogramować to w taki sposób, że teraz okej, zmienianie kierunków, obroty, przesuwanie, bardzo dużo różnych rzeczy. I jak na początek w pierwszej klasie dacie to dzieciakom, albo sami chcecie się oswoić ze Scratchem, no to może być tak, że będzie troszeczkę za wcześnie. Że jak będziecie chcieli przejść z offline, z tych wszystkich ćwiczeń, które robicie, do Scratcha, to nie będzie takie intuicyjne jeszcze. Ale przygotowałem coś, co może wam pomóc. Popatrzcie. Teraz jestem w takiej szufladzie więcej bloczków. Gdyby się okazało, że ktoś z was ma problem z widocznością troszeczkę, to zawsze możecie sobie odznaczyć na dole takiego ptaszka, zaznaczenie, żeby podążać za moim kursorem. Wtedy powinno być wam lepiej, jeśli chodzi o widoczność. I w szufladzie więcej bloczków ja przygotowałem takie bloki. W tym projekcie one są już gotowe dla was, które się nazywają koniec, lewo, jest strzałka w lewo, góra do góry, dół na dół. Prawo w prawo i start. Bardzo, bardzo prosta rzecz. Jak je przygotowałem, to od kuchni dla tych, którzy są zainteresowani i już dalej wyprawiali się ze Scratchem, ukryłem je w dolnym rogu, prawym. Jest ich całe mnóstwo. Dużo. Niektórych więcej. Widzicie, tu one są zdefiniowane. To są troszeczkę takie procedury, ale generalnie w ogóle was nie powinno to interesować. Szczególnie tych, którzy chcą się bawić tylko tymi sześcioma klockami, które są w szufladzie więcej bloczków. OK? I wracamy sobie do pola roboczego. I teraz,
Jak to wygląda z dzieciakami? Często pewnie też część z Was już to robiła, że na jakiejś przestrzeni, po kafelkach i tak dalej, dzieciaki stawały i same się programowały. Programowały siebie na zasadzie takiej, że są robotami, przesuwają się lewo, góra, dół, prawo. Tu, jak widzicie, celowo nie ma obrotów, ponieważ też już pewnie o tym mówiliśmy na webinarze. To obroty wprowadzamy sobie zdecydowanie później, bo one wymagają zdecydowanie większego osadzenia w zakresie orientacji. Brak głosu. A, dzięki, uff. No dobra. One wymagają tego, że dziecko dużo tych doświadczeń zgromadziło i dzięki temu, żeby potem sobie radziło, jeśli chodzi o obracanie się. Dlatego tutaj czegoś takiego nie mamy. Jak możemy się z tym bawić? No dobra, mamy grupę dzieci, z którymi pracujemy, mogą pracować sobie też w parach i mówimy: OK, ta osoba, która dotyka myszki, klawiatury, jak ją nazywamy, ją driverem, kierowcą, to jest osoba, która może układać skrypt i może dotykać i przenosić różne rzeczy przy pomocy myszki. Druga osoba to jest osoba, która wspomaga, czyli z nawigatorem, która pomaga, ale też mówi, gdzie te rzeczy, gdzie te dwa obiekty, zielony guzik i stop, mają być umieszczone. No to wrzucamy sobie zielony przycisk do górnego lewego rogu, stop, wrzucamy sobie na przykład tutaj. I zadaniem osoby, która jest tym driverem, jest, pewnie już wiecie co, prawda? Tak, myślę, że wiecie. Doprowadzenie przy pomocy tych klocków, przy pomocy przepisu tego zielonego obiektu do punktu wyjścia. No to pierwszy klocek, od którego musimy zacząć, od którego nie ma tutaj w tej fioletowej szufladzie, to jaki to klocek? Żeby napisać ten przepis. Od czego zaczynamy? Ci, którzy już mają, dzięki, Beatka, pewno. Zielona flaga. Kiedy kliknięto zieloną flagę? Cudownie. Mamy coś takiego. I teraz, jak mamy ten początek, to już nie musimy bawić się ruchem, czyli tymi klockami tutaj wszystkiego ustawiać, tylko wchodzimy sobie do więcej bloków. I dzisiaj Franek mi powiedział, co jest pierwsze. Który z tych klocków fioletowych powinien być na początku? Jak myślicie? Franek wiedział. Jasne, start. I każde dziecko wam też tak powie. Mam przetestowane na 7-latki, który powiedział, to jest oczywiste, start. A co będzie na końcu? No, oczywiste, że będzie koniec. Więc rzucam sobie start. Mamy start. I dalej układamy sobie ścieżkę ruchu. To, co już dzieciaki znają z wielu tam ćwiczeń, zabaw, gier. No dobra, tych ścieżek ruchu jest kilka, żeby dojść do tego miejsca, bo nie powiedzieliśmy sobie, jak to mamy zrobić, więc dawajcie z info, w którą stronę idziemy. Na czacie, dobra? No dobra. W lewo nie szedł, bo idziemy zielonym, więc idę w prawo. Spoko, Magda. Moglibyśmy pójść w lewo, ale byśmy skończyli szybko, bo by nam wyszedł poza naszą planszę. Dzięki. Idziemy w dół. Jasne. Idziemy sobie znowu w dół. I potem Teresa. Dzięki. W prawo, w prawo, w prawo. OK. I wrzucamy sobie. Koniec. Tylko czy dostatecznie dużo razy? Czekaj. Idziemy w prawo, idziemy dół, dół. Prawo, prawo. Jedno prawo za dużo. Teresa, poszedłem za tobą, a ty rozwiązałeś to inaczej. Pewno. Tu jest tak, że bez klocka start? Jolu, to jest tak, że jak mamy klocek. Aha, bez klocka start, tego stworzonego. Bez klocka start nie byłoby odliczenia czasu. Nie chcę, żeby od razu zaczynał. Więc tak sobie zakombinowałem, żeby on był. Ten klocek tam jest ukryty pod spodem, więc zobaczycie sobie, jak wejdziecie do studia, co tam jest ukryte. Może bardzo będziecie chcieli, to potem wam pokażę. OK, mamy koniec. Możemy sobie jeszcze ładnie zamknąć to tutaj. Zatrzymaj wszystko i zatrzymaj ten skrypt. To nie jest konieczne, ale może być. Jak widzicie, poszedł i udało się, i mamy już zrobioną pierwszą rzecz, że nasz
Zielony doszedł do naszej bramy, czyli do naszego stopu. Możemy sobie to jeszcze raz powtórzyć. Zielony z powrotem tutaj. Stop, miejsce, w którym był. Startujemy. Hop, hop. Doszliśmy. Brawo. Udało się. Tak jest, Magda. Koniec definiuje znikanie duszka. Dokładnie. Kiedy dotknie tego. Kiedy dotknie czerwonego. Mogę wam to pokazać, jak bardzo chcecie. Chcecie? No dobra, chcecie. Nie ma sprawy, już się zbieram. No, dobra. Ciach, 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 ciach. Okej, Finiu, tutaj jest góra, tu jest lewo. Start to jest, żeby na początku chwilę też poczekał. A tutaj macie definicję. Koniec to jest, jak dotyka stop, powiedz brawo, w przeciwnym razie sprawdź swój przepis. W taki sposób. To jest ukryte. Dzieciaki tego nie widzą. Posługujecie się tylko tamtymi klockami, które są bardzo, bardzo proste. Okej? Dobra, muszę was widzieć. Nikt mi czat i nie ma z wami kontaktu. Dobra. No to jest pierwsza rzecz. Można w różnych położeniach rozmieszczać sobie te rzeczy. Można mówić najkrótszą drogą, można mówić najdłuższą i po prostu nie ma z tym, znaczy tych rozwiązań jest wiele, tak jak pokazała Teresa. I to jest też coś, o czym cały czas to jest niezwykle ważne, żeby dzieciaki nie od razu optymalizowały kod. Tak jest. Bez tych fioletowych klocków wszystko trzeba napisać samemu. A jak masz już ten projekt, to możesz go wykorzystać i możesz korzystać tylko z tych klocków, które ja pokazałem. Czyli one zostały przygotowane specjalnie dla was. I tak jak mówiłem na początku, tak, to studio i te projekty są dla was. Udostępnimy wam adres, jak najbardziej. OK? Czy jesteście gotowi, żeby pójść dalej do kolejnego projektu? Dobra? Myślę, że to jest taki moment. Jest pierwsza rzecz. Muszę wejść z powrotem do studia, które wam udostępnię, moje studio. Jesteśmy, jak widzicie, studio projekt Laboratorium 2017, więc nie trudno się pomylić. Kolejnym krokiem jest właściwie to samo, tylko dołożyliśmy sobie obroty. Dobra? Te obroty zdecydowanie później wprowadzamy, jak już dzieciaki zgromadzą tych doświadczeń, ale one też są do zrobienia. Mamy sobie robaczka i mamy też metę, do której robaczek ma dojść. I teraz to, co jest robaczka, to, że jego start jest zdefiniowany w taki sposób, że zawsze będzie się przy starcie obracał w prawo. No bo musimy założyć, ponieważ mamy obroty, to żeby była pewność, w którą stronę na początku nasz robaczek się obraca. Obraca się w prawo, czyli klikam sobie start i widzicie, zawsze będzie w prawo, zawsze będzie od tego zaczynał. Obojętnie, czy będzie w tym miejscu, czy w jakimkolwiek innym. Zawsze nasz robaczek będzie miał na imię. Dobra, nazwijmy jego ucznia, niech robaczek ma na imię Franek. Okej, ten robaczek to Franek i Franek zawsze patrzy w prawo. Tak lepiej, jak go sobie spersonalizujemy. I tutaj znowu, jak już mamy to ustawione, to dzieciaki muszą, podobnie trochę jak w Lightbocie, poukładać przepis na to, żeby nasz robaczek dotarł do czerwonego miejsca, do mety. W związku z tym, co mamy? Mamy klocek do przodu. Jeszcze wam go powiększę. Okay. Mamy klocek obróć w lewo i mamy klocek obróć w prawo. Tak jak mówiliśmy też, dzieciaki stopni obrót albo kąt prosty czasami może być za wcześnie. Częściej dzieciaki najpierw też zaczynają od
od zegara, tak? I że na przykład 90 stopni to jest obrót z 12 na 3 albo z 3 na 6. Na tej zasadzie, gdzieś tam czerpiąc z doświadczenia dzieci, jest łatwiej im to pokazać, a jak same pochodzą na macie, też same pobawią się klockami, poskaczą troszeczkę, wtedy będzie im łatwiej. I tu mamy tylko to, że żuczek idzie do przodu, w tą stronę, w którą położone są jego czułki, jego głowa. Mamy obroty prawo, lewo. W związku z tym, jak tak mamy naszego robaka ułożonego, to oczywiście na początku możemy spokojnie idziemy do przodu. Jak już poszedł do przodu, to co robimy dalej? Aha, z przedszkolkami lewo, prawo. Tak, mówisz, Ania, o tym chodzeniu, tak? Prawo, lewo. Tak, z przedszkolakami obroty to zdecydowanie później, więcej muszą zgromadzić tych doświadczeń. No dobra, i możemy sobie zobaczyć, nawet dzieciaki też mogą w trakcie zobaczyć, gdzie ten robak dojdzie, tak? Więc idziemy. Okej, jest teraz w tym położeniu. No to gdzie teraz powinien pójść, prawda? Czyli dzielimy sobie to na sekwencje. Nie musimy robić tego od razu całego. Wiadomo, że jak obrócił się w lewo, to możemy sobie pójść do przodu. Wiemy o tym, że później obrót prawo. Jasne. I musimy położyć robaka z powrotem na miejsce startowe sami. On nam się znowu ułoży. Tak, jest w tym miejscu. No i teraz wiemy, że musimy zrobić tylko dwa kroki do przodu. Raz do przodu i drugi raz do przodu. I koniec. Mamy koniec, czyli pięknie zrobione. Przesuwamy robaka na nasz początek i sprawdzamy, czy nasz kod jest prawidłowy. Siach. Przychodzimy, idziemy. Robak jest, brawo, udało się. Gdyby się tak zdarzyło, że robak nie zadziała, to wtedy mamy ciach. Sprawdź swój przepis, bo nieprawidłowy. I dzieciaki mogą debugować różne inne rzeczy robić. To jest fajne. I w sumie to też praca z Frankiem podpowiedziała mi, że jak mamy coś takiego, to potem ci, co znają kota, to już wiedzą, jak wejdziemy sobie w scenę, która jest w lewym dolnym rogu, to oprócz skryptu w scenie mamy też tła. Możemy modyfikować sobie tła do swoich potrzeb. Zwykłym edytorze graficznym. W takiej zasadzie, że jak mam to podzielone na kwadraty, to wystarczy, że wezmę sobie kubełek, wezmę sobie jakiś kolor i mogę sobie modyfikować. Modyfikować sobie ten labirynt, to co tutaj stworzę. Więc dzieci też mogą dla siebie przygotowywać labirynty do przejścia samodzielnie. Co też jest fajne, bo troszeczkę dotyka rzeczy związanych z tym, co robi się na zajęciach komputerowych, a w przyszłości będzie się robić na edukacji informatycznej. Halo? Słychać mnie? No coś mi tutaj zaświeciło, tak? Bo miałem taki sygnał, że mikrofonu nie ma. No dobra, to cieszę się bardzo. I generalnie jest tak, że możecie to łączyć, czyli dzieciaki mogą chodzić gdzieś pomiędzy stanowiskami, na przykład w cyklu takim zmieniamy się w prawo i robić dla siebie różne przeszkody, różne trasy, a potem sobie to sprawdzać na zasadzie takich fiszek autokorekcyjnych. Więc jak widzicie, ci, którzy są z nami już długo na laboratorium, to myślę, że możecie przyznać, że te rzeczy, które teraz wam pokazuję, one bardzo mocno wiążą się z tym, co do tej pory robiliśmy w formie bez komputera. I że to jest takie połączenie tego bez komputera do oswojenia tego już z Scratchu, ale jeszcze na takim delikatnym poziomie. Można powiedzieć nawet, że zrobiliśmy ze Scratcha jeszcze łatwiejszą rzecz, łatwiejsze narzędzie niż Scratch Junior na tym poziomie. Ale idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej, bo przecież to jest dopiero drugi projekt. Która jest godzina? Dobra, no podkręcamy tempo. Okej, wchodzę z powrotem do naszego studia. Okej.
Jest studio. No dobra, mamy to. No to teraz poszalejemy z czymś jeszcze innym. W pewnym momencie też wprowadzaliśmy sobie układ współrzędnych. Układ współrzędnych i on też nam może tutaj towarzyszyć i może nam pomóc. Jak widzicie, kratek zrobiło się więcej. I mamy 5 kwadratów. 5 kwadratów. Z tego zielony. O-o. Okej, coś się zawiesza troszkę u mnie. Dobra, już lepiej. Zielony to jest klocek, którym będziemy sterować. Na takim podstawowym poziomie. A niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony to są klocki, które musimy zebrać. No właściwie tak, taki był mój pomysł. Troszeczkę pomysły z maty czy z planszy na. O właśnie, Magda, dzięki. Zielony to jest franek. Ten franek też ma swoje bloczki. Zobaczcie. Mamy bloczek. Już tutaj nie ma bloczka start, bloczka koniec. Nikt zrezygnowałem tutaj, ale mamy bloczki dół, lewo, prawo, góra i wprowadziliśmy sobie sekwencję czasu, czyli czekaj, żeby był jakiś czas pomiędzy przesuwaniem się, żeby można było widzieć, że nasz duszek po prostu się przesuwa, bo inaczej byśmy tego nie widzieli. Okej, jak mamy coś takiego, no generalnie tak, Dagmara, bo i Scotty Go i wiele innych aplikacji działa na podobnych rzeczach. Scratch ma o tyle, daje tą szansę, że możemy sobie troszkę modyfikować to, co chcemy zrobić. Bo tak jak Lightbot nie pozwala nam zmodyfikować planszy, Scotty Go nie pozwala nam zmodyfikować planszy, Scratch na to nam pozwala. Dla tych, którzy już mają kota bardziej oswojonego, w ten sposób mogą rozwijać i też przebudowywać planszę, więc jest więcej tych możliwości gdzieś tam. Można się tym pobawić i wierzę, że ten pomysł może dalej ewoluować i też liczę na to, że tak się wydarzy, że będziecie modyfikować, pokazywać swoje możliwości, bo też temu służy laboratorium, żeby się wymieniać, żeby robić pewne rzeczy wspólnie i gdzieś je rozwijać. No dobra, jak mamy zielonego, to możemy teraz bardzo szybko zrobić coś takiego, że ułożymy sobie jego drogę w taki sposób, żeby zebrać wszystkie kwadraty. I jasne, że moglibyśmy to robić, to tak jak do tej pory, w taki sposób, że po kolei, czyli idź w dół, idź w dół, idź w dół i tak dalej. Ale dzieci też padną na to i to jest kolejny etap, który się wprowadza jeszcze przed obrotami właśnie. Etap powtórzeń, że powtarzamy jakieś rzeczy, jakieś działania. W momencie, kiedy chciałbym pójść tą drogą, jak pokazuje, nie wiem, czy widzicie mój kursor, ale chciałbym pójść od C2 do G2, a potem dojść do G, a czy przepraszam, od 2C do 2G, a potem do 4G, bo najpierw oś X, a potem oś Y, to chciałbym nie powtarzać tego pojedynczo, tylko wykorzystać powtórzenia. I tutaj spokojnie możecie z dzieciakami już też skraczowe powtórzenia wprowadzić, bo biorę sobie zdarzenia, kiedy kliknięto. Już się przesunęło, OK. I mamy też kontrolę. I tam ci, którzy mnie znają i mieli ze mną do czynienia już na jakichś szkoleniach albo webinarach, to mówię, że szuflada kontrola to szuflada zoo, bo tam są krokodyle. I my potrzebujemy tylko jednego krokodyla. No mniej więcej, Gosia, tak to działa. Pewnie bardziej jest skomplikowane, nie jest to zrobione w Scratchu, ale trochę tak jest. Procedury po prostu. Albo niektórzy mówią metody, różnie się to tam nazywa. A mamy teraz krokodyle. Krokodyle, powtórzenie. Ci, którzy nie znają, no to jest krokodyl powtórz i on powtórzy tyle razy, ile mu każemy. Czy jeszcze powiększę wam, żebyście lepiej widzieli? Mam pięknego krokodyla. Wchodzę do więcej bloczków i będę sobie tego krokodyla duplikował. A nie, online'owo się nie da. Ha, no dobra, będę sobie go tak wykorzystywał, że przesuwam do góry. Jak chcę iść w dół, to powtórz. Ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery razy do G, do 2G, cztery razy. Okej. Robię idź w dół.
Beata za chwilę. I zobaczmy. Jest? Jest. Poszedł bardzo, bardzo szybko. Zaczynaliśmy od 2C. Wrzucam go z powrotem. To dobrze zapamiętać sobie, gdzie zaczynaliśmy. Ok, zaczynaliśmy w tym miejscu. I ponieważ to się zadziało tak szybko, to jeszcze chcielibyśmy, żeby było czekaj, żeby po każdym ruchu on chwilkę poczekał, żeby była przerwa, żeby to było dla nas widoczne. Jak 4 razy powtórzy, idź w dół i poczekaj, to będzie to dla nas bardziej płynne. A wy niestety też widzicie to troszkę inaczej, bo jest opóźnienie z internetem, ale uwierzcie mi, są przerwy pomiędzy jednym a drugim. I teraz Beata, już ciebie czytam. Tak, mogą się zmieniać kostiumy, mogą się pokazać kolory, można się tym pobawić, pewno. Na poziomie już takim bardziej rozbudowanym, jak najbardziej można takie rzeczy dodawać. To teraz jeszcze pójdźmy sobie do naszego żółtego, chociaż żeby jeden zebrać. Bierzemy. Dwójeczka. I idziemy sobie więcej bloków, pięknie. Idziemy sobie w prawo. Proszę bardzo. Ciach. Wrzucam sobie na 2C. Z powrotem. Czyli dzieciaki sobie też ćwiczą tą sprawę związaną z układem współrzędnych. Idziemy sobie na dół. Pięknie. I już nie ma, bo zjadło nam żółtego. Żółty zniknął. Jest tak zaprogramowany pod spodem, że znika, kiedy go dotykamy. Na tej zasadzie. To już jest gotowe. Możecie sobie to oczywiście pozmieniać. Tak jak to, co mówiła Beata. Gdzie to pozmieniać? No dobra, idziemy do żółtego. Przesiądę się tutaj, tutaj. Idziesz, 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 idziesz. W dół, w dół, w dół. O, dobra. A, nawet... I tu mam. Jeżeli dotyka zielony, to ukryj, tak? A moglibyście zrobić zmień kolor albo zmień kostium, nie ma z tym problemu. Dla kostiumów, to pokazuję, kostiumy są ukryte w tym miejscu. Mamy jeden kostium, możemy też sobie tych kostiumów dodać więcej, jeśli chcecie. Ach, dobra, bo możemy sobie zduplikować. I mamy dwa kostiumy i na przykład zmienić na kolor niebieski ten drugi kostium. Na tej zasadzie. Wtedy mamy dwa kostiumy, może też zmienić na kostium. To już do Was zależy, ale generalnie idea jest taka, że mamy kratownicę, mamy układ współrzędnych, mamy planszę i możemy się tutaj bawić w taki sposób, że dzieciaki na przykład losują sobie, na których polach mają znaleźć się kwadraty i potem układają sobie do tego skrypt. To jest jeden pomysłów. Jeżeli chcecie połączyć z matematyką, to możecie też współrzędne losować w taki sposób, że na przykład robicie sobie dzielenie albo odejmowanie, albo dodawanie w jakimś zakresie i wyniki pozwalają wam określić to, jaką wartość ma mieć punkt na osi X na przykład. Więc tych możliwości jest dużo, albo możecie sobie też, tak jak na laboratorium kodowaliśmy litery, zakodować litery i dzieciaki je odkodowują. Więc takie podwójne różne łączenia różnych rzeczy, więc to też jest możliwe. Ale jasne, w wersji bardziej zaawansowanej można zrobić sobie tabliczkę mnożenia jak najbardziej, bo tą świetnie, dzięki Renata, w ogóle bardzo wam dziękuję, że jesteście aktywni. Wtedy wiem, że jesteście. Że słuchacie i też, że się dzielicie tymi swoimi pomysłami, bo zobaczcie, tutaj mamy planszę i tą planszę można modyfikować. I teraz plansza pierwsza jest w projekcie, która jest zupełnie pusta. I możecie tutaj, tak jak napisała Renata, można tutaj wpisać wartości dotyczące mnożenia przez jakieś liczby. Jeżeli mnożymy przez 4, to możemy zacząć sobie tutaj na przykład zrobić sobie 8, a przepraszam, jest niebieskie, żebyście widzieli. Tutaj dopisuję sobie 8, tutaj dorzucam sobie 16 i tak dalej, i tak dalej. Więc można w taki sposób modyfikować i robić sobie swoją własną planszę, swoje własne rzeczy, jak najmniej na takiej samej zasadzie, jak robiliście to offline'owo, bawiąc się, tylko wykorzystując Scratcha i pozwalając dzieciom tego Scratcha oswajać spokojnie. No i sobie myślę też, że to też jest ważne, żebyśmy tego kota oswoili. Tak myślę.
Okej, mamy czyste. Dobra. Można też spokojnie zrobić tutaj labirynt. Tak jak Franek mówił, dobra, zróbmy labirynt, pobawmy się, zmieniając kolory i robiąc sobie jakieś przegródki, w których oni przechodzą. Mogą zbierać litery, bo możemy zeszków dokładnie litery tak samo sobie poukładać, nie ma z tym problemu, więc tych możliwości znowu nam się robi coraz więcej. I to też jest właśnie o to chodzi, żeby to, co robimy, nam się otwierało i dawało jakieś możliwości, żeby to nie było sztywne, tylko żebyśmy mogli to dostosować do naszych dzieci, do naszych potrzeb, do potrzeb pracy, szczególnie klasy, z którą pracujemy, z grupą dzieci, bo to nam pomaga. Dla tych, którzy pierwszy raz ze Scratchem, to tylko pokażę, że jak mamy skrzata na dole, mamy skrzata, przepraszam, że tak szybko. Mamy skrzata tutaj na dole, nowy duszek, mamy całą galerię i możemy sobie wybrać jakieś literki, tak jak mówiła Beatka. Beata. Dyktando graficzne zaraz będzie, Ela. Też mam specjalny projekt do tego przygotowany. To kolejny krok. Ale fajnym tokiem. Fajnie, że to mówicie, bo widzę, że idziemy wspólnym tokiem i jesteśmy z innej planety, tylko z tej samej. To bardzo, bardzo cieszę, że gdzieś ta odpowiedź jest na to, co tu się wydarzyło i się wydarza. Ach, ten online zwalnia. No mamy literkę. Możemy sobie tą literkę oczywiście zmniejszyć. Chciałbym to zrobić. O, teraz. Zmniejszamy literę i ją gdzieś tam umieszczamy, tak? I trzeba na przykład przejść przez samogłoski. No i te różne rzeczy, które znacie, więc tego jest sporo, sporo, sporo. Więc to zostawiam. I przejdźmy sobie do kolejnego projektu. Proszę bardzo. Wywołane przez Renatę i jeszcze inne historie tutaj się działy. Dyktando graficzne. Jak widzicie, od 1 do 10 po dwóch stronach są litery, po to, żeby było troszkę łatwiej. I uwaga, zobaczcie teraz więcej bloków. Ta-dam! Widzicie to? Od 1A do 10H. Jak myślicie, co się stanie, jak kliknę na 8B? Jest, pięknie. Tak jest, zobaczcie. Ta-dam! 8B. Dokładnie. No to teraz zrobimy sobie coś takiego, ta-da-dam, i można zaprogramować sobie dyktando graficzne, nie ma sprawy. Dokładnie tak, bo mogę wziąć zieloną flagę. I teraz jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy są zupełnie nowi scratchowo. Możemy też wyczyścić to, co tutaj się dzieje. Czyli wchodzę w pisaka i pierwszy jest wyczyściłem. Haha, nie ma go. I mogę sobie kod zrobić. Czyli dzieciaki, no Beata, jak to pozmieniacie i tak dalej, to koniecznie na grupie facebookowej. Ja bym miał prośbę do Asi, jeśli mnie słyszy, żeby w ustawieniach grupy facebookowej zrobiła na razie grupę nieukrytą, nie tajną, tylko ukrytą i żeby wrzucić linka później, żeby ludzie, ci, którzy jeszcze u nas nie są, mogli się zapisać, a potem zamkniemy. Dzięki, Apanaski, bardzo. I możecie. Dzieciaki same mogą tworzyć swoje dyktanda, zapisywać je, a potem je po prostu tutaj pięknie układać. Ja, jak się cieszę, że macie pomysły. Koniecznie się potem nimi podzielcie. Bo wiecie, to jest laboratorium. Też chcę sprawdzić, jak to jest, jak to nam zadziała i jak to będzie. Ach, trochę się pomyliłem. Mamy tych bloków całe mnóstwo, ale one są poukładane chronologicznie. W związku z tym nie powinno być problemów z ich znalezieniem. Jeszcze zrobimy sobie. Okej, okay, a wróć.
Chcę zrobić taką jedną rzecz. Dzieciaki sobie kodują, mają swoje dyktando, te dyktando się odpala. Czy bardzo? Mamy dyktando i możemy prosić, jeżeli dzieci mają dyktando, je ułożyli, mają ten kod, to możemy pójść sobie w stronę osi symetrii, prawda? Czyli zobaczcie, co mam w scenie. Wchodzę w scenę, mam tła. Ojej, no dobra. Widocznie coś eksperymentowałem, ale to zrobimy sobie oś symetrii, bo miałem przygotowane już dwie plansze jeszcze dodatkowe, ale widocznie coś narozrabiałem i ich nie zapisałem. Że oś symetrii możemy sobie ułatwić w taki sposób, i to będzie dla was już gotowe. Jak to zrobię tutaj, to mam nadzieję, że tym razem się już zapiszę. Możemy sobie zrobić grubą linią oś symetrii widoczną dla naszych dzieciaków. Między 5 a 6. Proszę bardzo. Jest oś. Hop. I teraz jakie będzie zadanie? No, zaprogramuj symetrię dla tego obrazu, który jest, tak? Czyli mam tutaj jeden. Mam tutaj jeden układ, i teraz mogę pod spodem zrobić drugi układ. Kiedy kliknięto zieloną flagę? Mamy to? Aha. To musimy ułożyć z tej strony symetrię, więc biorę sobie 2A, wyszukuję, potem biorę sobie, co tam ma być. Dzięki, o, cudownie. Jesteście niezastąpieni, nie muszę myśleć. Wiecie, jak to fajnie nie myśleć czasem? Muszę odpocząć i 5K. Okej, okay, mamy. Tak? I jeszcze będzie. A, jeszcze chyba jeden. Dzięki, C brakuje, tak. 4C. 4C. Rzucamy. Super. No i odpalamy, nie? Ciach. Mamy symetrię, mamy, udało się. No to jest jedna symetria. Można też. Dzieciaki mogą też bawić się w taki sposób, że robią sobie dwie osie symetrii. Jedną tutaj. A drugą tutaj. Ok. I wtedy musimy też dostosować sobie jeszcze. Do tego, że mamy jedną oś pionową, drugą poziomą, i względem tych dwóch osi robimy symetrię. Taki robi nam się trochę kalejdoskop możliwości. Mogę pokazać, jak to wygląda, jak te klocki tam są zaprogramowane. Tu mamy zielony, tego nie widać. I mogę wam pokazać dla ciekawskich, tych, którzy tego kota lubią. Tu na dole, zobaczcie. O, dla każdego kotka, każdy klocek ma swoją definicję położenia, koordynatów i 10 tych różnych. I tego, żeby stemplować, tak? Że one są przy pomocy stemplowania uruchomione tutaj, nie przy pomocy klonowania, żeby można by zrobić z klonowaniem jeszcze inne możliwości, ale na początek jest to. No dobra, no to jeszcze jedna rzecz. Tak, trzeba mieć Facebooka, żeby dołączyć do grupy. Co ja chciałem? Dobrze. Wejść z powrotem. Jeszcze jeden projekt taki, który przygotowałem dla was z tej rodziny. Taki już prosty, ale też daje sporo możliwości, również matematycznych. O, jest. Jak się mąż zgodzi, Renia, to zapraszamy. No. No dobra. Tu jest tak,
że mamy jednego duszka, ale zobaczcie, ten duszek ma kolor zielony, czerwony, żółty, niebieskawy kostium. Takie kolory ma, może przybierać jego kostium, dlatego że dzieci mogą losować karteczki na przykład i można układać sobie ciągi, które znacie, czyli jakieś sekwencje zdarzeń, rytmy po prostu. Jak to działa? Zobaczcie, mamy więcej bloków i tu mamy trochę klocków. Tylko, że to bardziej więcej tego po prostu jest. Bo mamy tak, idź w dół, mamy czekaj, wiadomo, żeby był odstęp czasowy, mamy wyczyść, czyli czyści nam całą planszę. Mamy też kolor czerwony, mamy kolor zielony, mamy żółty, niebieski, fioletowy i pomarańczowy. Mamy też stempluj. Stempluj, czyli zostaw znak. I jeżeli byśmy dostali na przykład karteczki czerwony, żółty, już dalszy ciąg tego ciągu, to biorę sobie, kiedy kliknięto zieloną flagę, potrzebuję jeszcze zobaczyć, gdzie jest mój klocek. Aha. Zobaczmy. 0, 0. Ok, mamy klocek. 00XY to znaczy, że duszek pojawi nam się na środku planszy, tak? A w wyglądzie pokaż to jest, że będzie się pokazywał, a ukryj to będzie się ukrywał. Dla tych, którzy są dopiero zaczynają dotykać Scratcha i zaprzyjaźniają się z kotem. Więc mamy, zaczniemy sobie w tym miejscu. No i chcemy, żeby powstał ciąg czerwony, żółty. No to w porządku, mamy już kota. Chcemy, żeby, znaczy przepraszam, nie kota, tylko kwadrat. No i stemplujemy. Jak już zastemplujemy, no to idziemy w prawo. Tak? Jak już idziemy w prawo, to robimy czekaj i znowu. Co robimy? Mamy jeszcze kolory. Więc generalnie teraz jest kolor czerwony, dlatego że kliknęliśmy tutaj, ale na początku mógł być zupełnie inny. Dlatego jeszcze ten kolor czerwony powinien iść na początek. Zmień na kolor czerwony, dopiero stempluj, potem w prawo. Czekaj. I chcemy teraz, żeby był żółty, więc biorę sobie kolor żółty. Zmień na kolor żółty, stempluj i pięknie. Czekaj. Na tej zasadzie. I potem znowu możemy iść w prawo jeszcze. Nie zrobiłem tego. Ok. Idziemy w prawo. Pięknie. Możemy iść w pętlę. 10 razy. Ok. Mamy pętlę 10, bo 10 razy. Mamy krokodyla. Trzaskamy. Ok. Chyba nie 10. Bo to jest 5 razy przecież. Haha, 5 razy. Dobra. Wiecie dlaczego 5 razy? Bo dwa stemple. 5 razy 2 to 10. Jasne? Też się zastanawiałem chwilę. Pilnujcie mnie, bo wiecie. Już późno, żebym głupot nie mówił jakiś dziwny. Ok, czyli możemy sobie robić tego typu rzeczy, ale też, co jest fajne, bardzo. Nie zdążyłem, Teresa. Znaczy, nie dałem, po prostu za szybki byłem. Ok. Mamy też wyczyść. Działa pięknie. Że jest 12, nie 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Aha, czyli 11 razy. Powinno być. Czyli najlepiej zrobić 6. Dzięki, Ania. Fajnie, że jesteście czujni jeszcze. Dziękuję Wam bardzo. To bardzo pomaga, jak się robi laboratoryjne takie historie. I teraz, co można, jak można jeszcze to stemplowanie wykorzystać? No pewno, że można zrobić sobie zbiory, tak? Rosnące od 1 do 10, że nam sobie rosną. Albo co 2, tylko parzyste. 2, później 4, później 6, później 8. Można zrobić też taką sytuację, w której pewne wzory się powtarzają. Czyli dajemy dzieciakom planszę. Gdzie jest to stemple? Ok. Dajemy dzieciakom planszę albo wyświetlamy ją z jakimś takim sekwencją, która jest ułożoną.
sekwencją, która się też powtarza. Czyli na przykład dwa żółte, puste, dwa żółte, puste. I później znowu w tym miejscu na dole też robimy dwa żółte, puste i tak dalej. Fajnie, że się rozkręcacie. Dwa żółte, puste. I jak dzieciaki dostaną taki wzór, to ich zadaniem będzie przy pomocy, jak już poznają pętlę powtórz, zaprogramować program, który pozwoli na to, żeby taką planszę uzyskać. Na razie ułożyłem tylko kilka tych rzeczy, ale rozumiecie kontynuację tego, prawda? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to jeszcze mogę chwilę poukładać. Że byłaby pewna sekwencja, która się powtarza, i prosicie dzieciaki, żeby tą sekwencję zaprogramowały. Przy pomocy stemplowania, przesuwania i przy pomocy powtarzania. Fajna zabawa. Wymaga myślenia. Też będą różne rozwiązania, bo jedne dzieci potraktują to, że będą szły od lewej do prawej, a będą takie zespoły i grupy, które potraktują to i będą szły od. Ja wiem, to było w tym. W Spriteboxie. W tym twórcy Lightbota stworzyli Spriteboxa i tam są podobne zadania. Tylko tak jak mówię, tam znowu macie ograniczoną ilość tych ćwiczeń. A tutaj, no, możecie wymyślać, dzieci mogą sobie wymyślać zadania, mogą je same układać, więc mogą same tworzyć swoje plansze, w związku z tym tych możliwości jest więcej. Ale jak najbardziej, jak przećwiczą na Spritebocie, to też później będzie im tutaj łatwiej i też będą miały taką łatwość w układaniu jakichś trudniejszych sekwencji, trudniejszych rzeczy. Rozumiecie mój zamysł? Jak to wygląda? Super, dobra. To myślę, mówiłem się z Asią, że nie będę dłużej niż godzinę, więc mój czas dobiega końca, ale udało mi się pokazać wszystko z tego laboratorium, znaczy w sensie ze studia laboratorium. Daję to w wasze ręce z taką wiarą, że ho, 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 zrobicie z tym i zrobimy z tym jeszcze trochę fajnych rzeczy, że to jest dopiero początek. Że to jest dopiero początek tej historii. Zaraz się wyłączę, tylko wezmę wam moje studia. Jeszcze się nie żegnamy, czekajcie. Jeszcze w ogóle torpeda Asia teraz wejdzie, a może jak starczy czasu, to jeszcze wam coś pokaże. Jak nie, to przecież to nie jest nasze ostatnie spotkanie. No dobrze. Ale mam ciemno tu, bo nie widzieliście mnie wcześniej. Dobra, i tak zaraz się wyłączę, bo Asia będzie. Zakończ współdzielenie ekranu. A Iwona za moment się tym zajmę. Jak już zejdę z łącza, bo teraz Asia, wbijaj, dobra? No, jestem. Dobrze, to ja się wyłączam. Asia czaruje. Okej. Dzięki, Krzysztof. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich, z którymi się nie widziałam na początku, jak tam Krzysztof zniknął i mnie sprowokował do wejścia. Słuchajcie, dobra, ja teraz też będę współdzieliła swój ekran. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie bardzo ładnie. Swoim ekranem, bo chciałam Wam pokazać parę rzeczy. Na początek pokażę Wam coś, co jest bardzo fajną też rzeczą, którą można wykorzystać z zabawą ze Scratchem, zwłaszcza na początku przygody ze Scratchem. To są karty. Karty, które za chwilę pokażę, gdzie je można zdobyć i w jaki sposób zmodyfikować jeszcze. Pokażę Wam tutaj, nie wiem, czy widzicie, czekajcie, bo tutaj mieli cały czas. O, właśnie. To są karty, które drukowałam niedawno i zalaminowałam je sobie, żeby były trwałe. Pokażę Wam, jak wyglądają te karty i do czego służą. Zobaczcie, taka karta jedna dotyczy jednej aktywności w Scratchu. Na przykład przycisk niespodzianka. Na początku jest tytuł z przodu, a z tyłu jest wytłumaczenie, jak wykonać dane zadanie. To są takie prościutkie skrypty, które pokazują dzieciakom możliwości działania różnych bloków i kombinacji tych bloków. Na przykład sterowanie myszą, sterowanie klawiaturą. Tutaj mamy pokazane, jakiego duszka potrzebujemy i to, że będziemy sterować nim klawiaturą.
a z tyłu mamy pokazane te skrypciki, które musimy wyciągnąć z szuflad, ułożyć i one od razu działają. I to jest naprawdę świetne. Ja myślę, że w takiej początkowej fazie zabawy ze Scratchem warto takie karty wykorzystać. To znaczy tak, ja powiem Wam, jak zrobiłam z klasą drugą i trzecią. No z pierwszakami jeszcze tego nie robiłam, ale zrobiłam to tak, że pokazałam im cały interfejs, wytłumaczyliśmy sobie, gdzie co jest, oni popróbowali, nawet wprawialiśmy w ruch kota i tak dalej, różne duszki, robiliśmy sobie zdjęcia z kamerą, to w ogóle był czat, że można swoje zdjęcie wstawić, wyciąć jeszcze głowę i będzie się duszkiem. I takie początkowe zabawy robiliśmy, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby oni dostali takie karty właśnie i sami trochę podłubali w tym Scratchu, żeby sami przekonali się, o, to tak działa, a to tak. I powiem Wam, że przez dwie lekcje bawili się tymi kartami, wymieniali się nimi aż do momentu, kiedy każdy, że tak powiem, przerobił każdą z tych kart. Próbuję tutaj udostępnić swój ekran, ale ciągle mi to nie wychodzi. Mi się tu już wywaliło ze dwa razy. Jeszcze chwila. Hania, wiesz co, chyba nikt nie widzi, ponieważ ja nie mogę się połączyć. Nie mogę, nie, znaczy nie mogę udostępnić tego ekranu. Ale zaraz jeszcze raz spróbuję. Kurczę, szkoda, bo mam tu dużo fajnych rzeczy, które chciałam Wam pokazać. No, za chwilę nam się uda. Dobra, to wkleję najpierw. O, jest pełen ekran. Super. Dobra, o, i teraz powinniście widzieć już pulpit, znaczy przeglądarkę moją. Jest tutaj czat. Jest, super, widzicie, dobra. Okej, to teraz zobaczcie, skopiuję wam link do kart, które możecie pobrać ze strony Oswajamywanie. Urszula Jarosz, nie wiem, czy Ula jest dzisiaj może z nami. Ula, jeżeli jesteś, odezwij się, proszę. Ula przetłumaczyła te karty z języka angielskiego na polski. To nie są wszystkie karty, które są dostępne w ogóle dla nauczycieli, ale te, które Flo, bardzo fajnie, że jesteś. Te, które przetłumaczyła, są już dostępne na naszym blogu. I teraz zobaczcie, jak zjedziecie sobie tutaj troszeczkę niżej, macie link do kart i można je sobie pobrać, wydrukować. Pamiętajcie tylko, żeby drukować je dwustronnie, bo chyba tam tak jest to ustawione. I potem można właśnie je zalaminować. Naprawdę bardzo fajna rzecz, polecam. Za chwilę pokażę, gdzie są jeszcze inne karty, ale na chwilę zatrzymam się jeszcze przy blogu Oswajamy Programowanie, bo tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz do Scratcha, zarówno do Scratcha juniora, jak i do Scratcha tego seniora, tak go nazwijmy, to piekło niebo. Nie wiem, czy ostatnio opowiadałam o tym piekło niebo juniorowym. Jeżeli nie, to powiem tylko tyle, że piekło niebo, nie wiem, pamiętacie może z dzieciństwa taką grę piekło niebo, prawda? Zobaczcie, to wygląda mniej więcej tak jak tutaj na zdjęciu. Zakładamy na palce i losujemy. Ja gram z dzieciakami tak, że rzucamy kostką i tyle, ile wypadnie na kostce, tyle razy ruszamy tą zabawką. I w momencie, kiedy zatrzyma się ta zabawka, mamy widoczne cztery duszki. Uczeń wybiera jednego duszka, wrzuca go do programu, czy to w animacji, czy to w Scratchu Juniorze, czy to w dużym Scratchu. I potem, słuchajcie, musi tutaj rozwinąć to piekło niebo, bo pod tym duszkiem jest skrypt. Ja teraz powiększę tę planszę do dużego Scratcha. Zobaczcie, gdyby na przykład uczeń wybrał tego tutaj żuczka, to pod żuczkiem jest taki skrypt i on go musi przepisać w programie. Potem rzuca drugi raz kostką, wybiera drugiego duszka i znowu przepisuje skrypt, który jest przypisany temu duszkowi. I teraz zadanie może polegać na tym, że albo sprawdzamy po prostu, jak te skrypty działają, albo możemy poprosić uczniów, żeby wymyślili na przykład jakąś historię, jakąś animację, coś, co połączy te dwa duszki. I możemy na przykład powiedzieć uczniom, słuchajcie, możecie dołożyć sobie jeszcze pięć bloczków, tak, żeby wam to wszystko współgrało, zadziałało, dołożyć tło i powstanie jakaś fajna animacja. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa i warto ją wykorzystać. Jeżeli pracujecie ze Scratchem Juniorem, to jest też plansza do Scratcha Juniora.
która polega na dokładnie tym samym, tylko są po prostu bloczki dostosowane do tej animacji. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi. Aha, o, i już wklejam link. Jeden drugiego może zjadać. No na przykład, no słuchajcie, to jest to naprawdę to, co wymyślimy, czy to poprosimy o stworzenie historii, jakieś, nie wiem, opowiadanie krótkie, czy jakąś tam animację z okazji jakiegoś tam dnia, to już od Was zależy, ale mówię, można to potraktować typowo ćwiczeniowo, czyli po to, żeby na przykład sprawdzić, jak funkcjonują te skrypty. Jak widzicie, tutaj nie wszystkie skrypty mają początki. Tak? Na przykład ten skrypt pod żuczkiem nie ma początku, więc w tym momencie uczeń siłą rzeczy będzie musiał coś dołożyć, na przykład kiedy klawisz spacja kliknięty, tak? Kiedy zielona flaga, albo kiedy na przykład, nie wiem, coś tam się innego zadzieje, albo kiedy otrzyma jakiś message, tak? Wiadomość. No dobra, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o swoje programowanie. Zaglądajcie tam do nas, bo często pojawiają się fajne artykuły i różne rzeczy i dosyć dużo ciekawych rzeczy już mamy. Mamy też kostki. O właśnie, zapomniałam o tych kostkach. Kostki, teraz one mi się tutaj nie pokażą. Okej, na oswajamy programowanie znajdziecie też kostki do wydrukowania i na tych kostkach też są, słuchajcie, bloczki. Czyli na przykład tak, uczeń rzuca, tylko te bloczki nie są złożone w skrypt. One są jakby oderwane od siebie. I na przykład umawiamy się tak, słuchaj, rzucasz kostką dwa razy, te bloczki, które wylosujesz, musisz z nich złożyć jakiś skrypt i sprawdzić, jak on działa. I na przykład coś do tego dorobić, tak? To też jest naprawdę bardzo fajne, trochę inne niż tylko takie zwykłe poznawanie Scratcha. Fajnie, Agnieszka, że piekło niebo się podoba. Ja też bardzo lubię. To w ogóle jest taka mega diagnostyczna też rzecz, bo widać od razu, kto jest sprawny manualnie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o karty skreczowe, które Wam przed chwilą pokazywałam, to one są w ogóle dostępne dla Was. Niestety reszta, pozostała część tych kart jest w języku angielskim, ale myślę, że nie jest to aż też takie trudne do rozgryzienia. Ja tutaj jestem teraz na stronie Scratch MIT Edu, gdzie jestem zalogowana i jak już widzicie, tutaj jest taki nagłówek Czesia Panaski, konto nauczyciela, ponieważ możecie poprosić o konto nauczycielskie. I teraz, w momencie, jak poprosicie o konto nauczycielskie, Scratch MIT przyzna Wam to konto, to możecie sobie założyć klasy swoje własne. I zobaczcie, ja mam tutaj moje klasy, mam założone trzy klasy, z którymi pracuję. Tutaj są uczniowie i mamy też swoje studia. I w tym momencie każdy uczeń dostaje swój login i hasło i może pracować pod jednym miejscu gdzieś tam, prawda? Oni oczywiście mogą swoje konta pozakładać, ale możemy im te konta potworzyć, zwłaszcza pierwszakom. Ja tym pierwszakom moim dałam hasła, loginy, ustawiłam im takie bardzo proste loginy, żeby pamiętali. Dojdziemy do tego momentu, kiedy będziemy sobie zmieniać, prawda, hasła i rozmawiać o tym, że tych haseł trzeba pilnować, ale na początek, żeby to łatwiej i prościej przebiegało, to ja im dałam, oni się pologowali i coś tam sobie działaliśmy, tak? Już pierwszaki też miały pierwszy kontakt ze Scratchem. Na pewno to, co dzisiaj Krzysztof pokazał, wykorzystam, bo to jest naprawdę mega. Gdzie konto? Tak, już mówię, gdzie prosić o konto nauczycielskie. Zobaczcie, jak wejdziecie na stronę taką ogólną, Scratch MIT Edu, to bardzo często zatrzymujemy się na tym poziomie górnym, ewentualnie tutaj jakieś wyróżnione projekty studia. Jak zjedziemy na sam dół, już mówię, jak poprosić o konto nauczycielskie. Zobaczcie, jak zjedziemy na sam dół, to tutaj mamy jeszcze dużo fajnych rzeczy, które ja zaglądam. Pierwsze, co chcę Wam pokazać, to jest ta strefa dla nauczycieli. Wchodzimy dla nauczycieli i tutaj mamy bardzo dużo, zobaczcie, fajnych rzeczy. Przede wszystkim jakiś TEDowy można sobie obejrzeć. Mitch Resnik tutaj opowiada bardzo ciekawe rzeczy, jego TEDowe wystąpienie. Mamy też zasoby, z których Wy możecie korzystać, no i konto nauczyciela. Zatrzymam się na chwilę przy zasobach nauczycieli. Mamy do dyspozycji karty i tak zwane samouczki. Niektóre z nich są w języku polskim, niektóre są w języku angielskim, ale interfejs tych samouczków, w ogóle taki, wiecie, tutorial jest generalnie zawsze bardzo prosty, nawet jeżeli jest w języku angielskim,
to łatwo zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi, bo jest wszystko pokazane krok po kroku. I tutaj możecie z tego jak najbardziej skorzystać. Natomiast zobaczcie, poniżej mamy konta nauczycieli w Scratch. I tutaj mamy poproś o konto, tak? Tutaj trzeba kliknąć, jak się jest zarejestrowanym na Scratch MIT Edu, to tam trzeba poprosić o to konto nauczycielskie. Nie trwa to długo. Ja pamiętam, Iwona była na konferencji w Bostonie i tam wtedy pojawiła się ta możliwość. Wysłałam chyba jednego wieczoru, następnego dnia już miałam odpowiedź, także spokojnie można poprosić. Czy, a inni mnie słyszą, bo Asia pisze, że nie słyszy. Słyszycie mnie? Halo, halo. Słychać, dobra, okej, okay. Asia, to spróbuj może. Coś tam w ustawieniach nie tak. Wrócę do tych zasobów. Zobaczcie. Rzeczy do spróbowania. Kiedy wybiorę te opcje, to mamy takie po pierwsze samouczki, tak, które tutaj widzicie. Ja tu będę zjeżdżała powolutku. I krok po kroku są pokazane rzeczy, które dzieciaki mogą się nauczyć. I tak naprawdę, słuchajcie, jak się im to pokaże, to tak naprawdę oni sami mogą też to eksplorować. I co jest jeszcze bardzo fajne, co zauważyłam, kiedy dzieciaki same eksplorują, one też ze sobą rozmawiają. I one mówią: ty zobacz, zobacz, patrz, ale fajne, widziałeś to? A gdzie to znalazłeś? I oni uczą się tak naprawdę też od siebie. I myślę, że to jest też w ogóle większa, znaczy no może nie większa wartość, ale duża wartość tego, że uczą się sami, sami odkrywają i czują takie zadowolenie z tego, że to jest odkryte przez nich i że to samodzielnie poznali. No i teraz zobaczcie, jak tutaj mamy na przykład animację Animuj swoje imię. Jak klikniemy tutaj See Cards and Guides, to pokazuje nam się możliwość wyboru samouczka, kart aktywności i takiego educated guide. To jest taki scenariusz, taki przewodnik dla nauczyciela. On jest oczywiście w języku angielskim, ale tam też jest to bardzo obrazkowo pokazane. Ja pokażę tę kartę aktywności. Kliknę otwórz. Okay. I to jest PDF, który można sobie pobrać, wydrukować i zalaminować. Akurat tutaj nie trzeba dwustronnie drukować, to jest tak, że na jednej karcie się drukuje, potem się składa na pół i trzeba to po prostu zalaminować. O, i zobaczcie, i pokazuję krok po kroku. O, wybierz sobie tło, prawda? Potem dodaj duszka. To te rzeczy my znamy, bo interfejs jest taki sam. Nawet klocki gdzieś tam kojarzymy, tak? No tutaj akurat jest, kiedy klikniesz duszka, tak? No to zmień kolor i tak dalej. Ja myślę, że jest to do rozgryzienia nawet przez dzieciaki, no może nie pierwszaki, tak? Ale trzecioklasista, myślę, że spokojnie, ten, który nawet się angielskiego trochę uczy, to spokojnie będzie sobie mógł z tym poradzić. I zobaczcie, krok po kroku pokazują, jak można zanimować swoje imię. Potrzebujemy chętnego do przetłumaczenia może tych kart. Jakby się komuś chciało i udało, to chętnie skorzystamy z pomocy. Jeżeli ktoś to zrobi, to bardzo byśmy się ucieszyli, gdybyście się tym z nami podzielili. Natomiast wrócę jeszcze na chwilę do poprzedniej strony, tu gdzie była instrukcja i samouczki. I tu zobaczcie, jest coś takiego jak Tips Window. I jak to kliknę, to przeniosę się do Scratcha, tu już konkretnego. I teraz popatrzcie, co mi się tu pojawi po prawej stronie. Krok po kroku od razu mogę testować na Scratchowym projekcie to, co tutaj oni mi proponują. Na przykład pierwsze kroki w Scratchu, no to są takie bardzo podstawowe, ale na przykład spraw, żeby tam latał, czy tam aktywuj muzykę, wyścig do mety. Jak ja to kliknę, to najpierw pokazuje mi, na czym będzie polegał ten projekt. Potem click here to start, czyli startujemy. Zobaczcie, to jest taki animowany tutorial. Aha, choose backdrop, czyli klikam, żeby wybrać scenę. Potem następne, wybieram taką albo taką scenę. I mam next, tak? I po kolei możemy sobie tutaj na tym obszarze naszym testować to wszystko, więc to jest naprawdę bardzo fajna pomoc dla tych wszystkich początkujących, którzy chcieliby już nauczyć się pracy w Scratchu i chcieliby też uczyć pracy w Scratchu swoje dzieciaki.
Uwaga, muszę ostrzec was tylko, że to naprawdę wciąga i można spędzić tutaj długie godziny, ale długi weekend przed nami, noce można zarwać, bo rano nie trzeba będzie wstawać, więc mam nadzieję, że pobawicie się. Tak, Zosia, jeżeli masz już obecne konto, to po prostu tylko prosisz o konto nauczycielskie, tak? Tam w tej zakładce, którą pokazywałam, tam po prostu poproś, napisz, że jesteś nauczycielem. Ja już nie pamiętam, co tam trzeba było napisać. Chyba nawet po polsku można spokojnie i to konto zamienią. Na nowo trzeba konto zakładać? Nie. Maciek, wiesz co, ja mam. Nie można przekształcić. O kurczę, to nie wiedziałam, bo ja miałam cały czas od samego początku konto Apanaski i na tym koncie. Jest po polsku, ale już do wpisywania. Hania pisze, że można. Tak, trzeba założyć nowe. No dobra, popróbujcie. Słuchajcie, ja nie wiem, być może, że wtedy jeszcze można było to stare. O, Hania pisze, że już czeka na zaakceptowanie. Brawo, Hania, super. Zostawiam Wam to do rozgryzienia. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, na tej głównej stronie Scratch MIT Edu jest jeszcze dużo innych fajnych rzeczy. Po lewej stronie mamy dla rodziców informacje, dla programistów, twórcy, pracy, prasa i tak dalej, ale przejdźmy na prawą stronę. Rodzina Scratcha. To jest w ogóle kopalnia pomysłów. Zobaczcie, tu jest coś takiego, co teraz omówię. Scratch Education. To jest strona dla tych wszystkich, którzy szukają kolejnych jakichś pomysłów i inspiracji, bo już te, które znają, wyczerpały się. Pozamykam tylko sobie zakładki, które mi są nie. I to jest miejsce, słuchajcie, dla wszystkich nauczycieli, którzy przede wszystkim chcą się dzielić swoimi historiami, którzy chcą przeszukiwać różne materiały, które już zostały stworzone, albo na przykład dzielić tymi materiałami, którzy chcą zadawać pytania i chcą uzyskiwać odpowiedzi, a także znaleźć ludzi takich z taką samą pasją jak wy. I tutaj też można się zarejestrować. Tylko że uwaga, tutaj nie wystarcza to, że ma się konto na stronie Scratch MIT Edu. Trzeba tutaj jakby oddzielnie się zarejestrować. Trwa to około 2 dni. Oni weryfikują dane, nie wiem, konto w jakiś sposób. Ja tam chyba też pisałam, że jestem nauczycielem i pracuję w Scratchu. Chyba podawałam nawet swój nick na Scratch MIT Edu i po 2 dniach dostałam odpowiedź i mogę się tutaj zalogować i na przykład publikować swoje materiały. I to jest mega fajne, bo możecie się dzielić. Na przykład, tak jak tutaj Ula zrobiła karty, to ona spokojnie mogłaby tutaj na przykład też je wrzucić i inni nauczyciele mogliby z tego korzystać. I teraz zobaczcie, na przykład tutaj w dziale Resources, czyli w dziale zasobów, materiałów, możemy znaleźć dużo fajnych rzeczy i są też inne karty. Uwaga, są takie karty dla piłkarzy. Poczekajcie, wejdę tutaj. Elementary School chyba to było, już nie pamiętam dokładnie. Tutaj jest tego cała masa. W ogóle zobaczcie, jest podzielone to na język, tak? Według jakichś tam aktywności. Zjeżdżam w dół, gdzie te karty? Soccer game. O, tutaj mamy karty, zobaczcie, Autorennen, to jest po niemiecku, to są karty po niemiecku. Marta Flo, możesz skorzystać na niemieckim, zobacz. Mamy karty do stworzenia takiej wyścigówki, a wyżej są też po niemiecku, co prawda, karty do stworzenia gry w futbol. Wiecie, co jest fajne, że autor tych kart udostępnił plik nie tylko w PDF-ie, ale udostępnił też plik, to jest plik PowerPointa, który można sobie otworzyć i uwaga, można zmodyfikować, czyli na bazie tych kart, które są,
Wystarczy zrobić na przykład zrzuty ekranu w polskiej wersji Scratcha, dołożyć polskie komentarze i z powodzeniem można to przetłumaczyć na język polski. Więc jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. Naprawdę dużo fajnych rzeczy i różne projekty, pomysły, jakieś tips and tricks, coś w tym stylu. Można z tego naprawdę fajnie skorzystać. Także jest to duża, duża kopalnia. No dobra, opuszczamy Scratch Ad i idziemy do kolejnej rzeczy, którą znajdziemy. Poczekajcie, muszę cofnąć się tutaj. Do kolejnej rzeczy, którą znajdziemy na Scratchem IT Edu, kiedy zjedziemy na sam dół i po prawej stronie, jest coś takiego jak Scratch Junior. Ja nie wiem, czy ja ostatnio mówiłam przy okazji Scratcha Juniora o tym, że na stronie Scratch Junior, i tutaj wejdę w zakładkę, bo już ją mam otwartą, jest taka zakładka Teach i w zakładce Curricula mamy do wydrukowania, zobaczcie, bloczki ze Scratcha Juniora, które można wykorzystać do offline'owego wprowadzania Scratcha Juniora. To jest w ogóle mega. I to też można sobie zalaminować i tworzyć takie proste skrypciki, które na przykład będą testowali nasi uczniowie. Bardzo fajne do pobrania i do wydrukowania. Oczywiście tutaj też można znaleźć dużo innych inspiracji, które nam pokażą, co możemy jeszcze zrobić na przykład w Scratchu Juniorze. Ale zostawmy Scratcha Juniora, bo jemu był poświęcony poprzedni webinar. No, i jeszcze zatrzymam się na chwilę przy zasobach, bo tych zasobów jest naprawdę cała, cała masa. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą i nie byli na naszej stronie Wiki Mistrzowie Kodowania, zapraszamy bardzo serdecznie, już ją tutaj pokazuję. Strona główna Wiki, jak piszecie w Google Wiki Mistrzowie Kodowania, ale wkleję oczywiście tutaj link. Tam jest cała masa super fajnych scenariuszy do Scratcha. I teraz powiem Wam jeszcze coś w tajemnicy. Oczywiście do Scratcha Juniora są też scenariusze. Są też scenariusze na przykład do Bibota, czy do Dasha i Dota, do pracy na macie. Ale zjedziemy troszeczkę w dół. Zobaczcie, Mistrzowie Kodowania Scratch. I teraz popatrzcie. Mamy tak, scenariusze dla klasy 4-6 Szkoły Podstawowej wersja polska. Nie zraźcie się tym, że tu jest napisane 4-6. Absolutnie. Ponieważ zobaczcie, tutaj mamy takie podstawy podstaw. Wprowadzenie, korzystanie z konta Scratch, opis środowiska Scratch, słowniczek podstawowych bloków, pierwsze kroki w Scratchu, kod goni mysz. Ja to wszystko robiłam z moimi uczniami w klasach 1-3, uwierzcie mi. Kod w labiryncie, kod zostawia pułapkę na mysz. To wszystko możemy z nimi zrobić, tak? Tylko musimy zacząć od początku. Najlepiej wziąć sobie jeden scenariusz, przerobić go sobie przed komputerem samemu po południu czy wieczorem, a następnego dnia nawet z tym scenariuszem spokojnie, nie bójcie się, ja też tak pierwsze lekcje robiłam, że po prostu szłam ze scenariuszem do dzieciaków, żeby po prostu czegoś tam nie poknocić i prowadziliśmy sobie krok po kroku. Zobaczcie, na przykład jak wezmę sobie to korzystanie z konta Scratch. To mamy, zobaczcie, są zrzuty ekranu, jest pokazane, jak założyć konto, prawda, i tak dalej. Wszystko jest tutaj opisane. Wrócę na przykład i wybiorę sobie jakiś scenariusz. O, zobaczcie, na przykład kod goni mysz. To są naprawdę mega fajne scenariusze. Są cele, jakbyście potrzebowali gdzieś tam je wpisywać, czy jest też temat podany, zakres działań. I patrzcie, mamy czas na realizację, tak? Jakie pytanie zadajemy? Wszystko jest opisane, więc myślę, że z tym, jeżeli ktoś ma trochę samozaparcia, to sobie spokojnie poradzi. Zobaczcie, są piękne zrzuty zrobione, pokazane wytłumaczenie, pole nazwy mysz, duszka, można zmienić, wskazówki i tak dalej. I krok po kroku możecie sobie przyswajać ten program. Zatrzymam się jeszcze na chwilę na Wiki Mistrzowie Kodowania, ponieważ jak zjedziemy trochę niżej, mamy scenariusze dla klas 1-3 i uwaga, 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 są nowe, całkiem nowe, świeżynki, funkielnówki, scenariusze, które pojawiły się niedawno, pisane przez naszych trenerów, figury geometryczne, zmienne opowieści, ortografia, animacja, czyli zobaczcie,
cała masa rzeczy, które można wykorzystać po prostu na lekcjach, jeżeli macie oczywiście możliwość pójścia do sali komputerowej, bądź macie komputery w swojej klasie. No i teraz uwaga, jeszcze jeden smaczek gratka. Na samym prawie dole, zjeżdżam, zjeżdżam, tutaj mamy i mBlock, i Jawę, i tak dalej. O, zobaczcie tu, webinary mistrzów kodowania, czyli to, o co pytacie bardzo często, czy będzie nagranie, gdzie pojawia się nagranie, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, mamy wszystkie webinary tutaj wrzucone. Kodowanie najmłodsi, scratchowe, app inventorowe, Java, Pocket Code, roboty i webinary C++. Także możecie tutaj z nich korzystać. Nie ma jeszcze laboratorium, ale już niedługo będą, bo one wszystkie się tutaj po prostu w miarę możliwości pojawiają. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Wiki Mistrzowie Kodowania. Brakuje programowania na języku polskim. No nie, no to na przykład zobacz, Kasia, tutaj mamy, wrócę, w klasach 1-3, na przykład taki scenariusz, literowanie, interpretacja wiersza, co tu jeszcze mamy, ortografia na przykład, prawda? Także tutaj spokojnie można to wykorzystać. Ale nakładałam dużo, nie? Ja wiem, no bo kurczę, mamy tyle zasobów i chcemy, żebyście wiedzieli, że one są, bo czasem jest tak, że ktoś nie wie, albo gdzieś tam nam się wydaje, że wy wiecie, i o tym nie mówimy. Dobra, następne miejsce, w którym znajdziecie zasoby, uwaga, dorzucam jeszcze więcej, to YouTube, nasz kanał YouTube'owy, Karolina Żelazowska i jej niebiańsko ciepły głos, słuchajcie, i tutoriale, które nagrała, możecie to też zaproponować na przykład swoim uczniom do obejrzenia w domu, coś w rodzaju takiej rozszerzonej, odwróconej, przepraszam, odwróconej lekcji, na przykład zadajecie im, wysyłacie librusem link i prosicie rodziców, żeby obejrzeli razem z dzieciakami w domu, przyszli już na przykład z tą wiedzą po obejrzanym filmie, podsumowujecie, co tam widzieli i przechodzicie na przykład do działania. Już nie tracicie na lekcji czasu na oglądanie filmu. Na tym polega właśnie odwrócona klasa. Można to też rodzicom zaproponować, jeżeli na przykład przychodzą do Was i mówią, a wie Pani, chciałbym tutaj z tym moim dzieckiem coś tam porobić, bo to programowanie takie modne i tak dalej, to pokażcie, że na Wiki Mistrzowie Kodowania są scenariusze, są też tutoriale, więc mogą sobie z nimi obejrzeć i mogą też programować w domu, bo przecież Scratch MIT Edu jest dostępny dla każdego i rodzice też mogą sobie tam przecież założyć konto razem z dzieciakiem i programować. OK, to tyle, jeżeli chodzi o zasoby. Uff, trochę tego jest, przyznacie, prawda? Dobra, wyłączam teraz YouTube i przechodzę do kolejnej rzeczy, którą chciałam Wam dzisiaj przedstawić, powiedzieć. Aha, to jest Scratch Education, wyłączam. OK, kochani, nadchodzi niedługo, za 2-3 dni będzie maj, a jak maj, to oczywiście Scratch Day. I w tym roku 10. urodziny Scratcha i będziemy świętować go oczywiście bardzo hucznie, prawda? Powiedzcie, że będziemy hucznie obchodzić ten dzień. Tak, oczywiście, właśnie, wiedziałam, że mogę na Was liczyć. Super, słuchajcie, na stronie day.scratch.mit.edu, które właśnie wrzucam, którą wrzucam Wam, możecie założyć swój event, czyli wydarzenie, które pokaże, jak celebrujecie Scratch Day. Co to może być? To może być wszystko, co będzie związane oczywiście z programowaniem. Możecie nawet wykorzystać to, co dzisiaj Krzysztof pokazał i udokumentować to w postaci, nie wiem, zdjęć, jakiegoś krótkiego filmiku i pokazać, jak celebrowaliście ten dzień. Wiecie, to takie urodziny, to coś jak godzina kodowania, tydzień kodowania. Nie ma jednego wyznaczonego dnia na celebrowanie tego święta. Możecie świętować przez cały maj. Tych eventów może być dużo. Powiem Wam tylko tyle, że w Polsce już jest kilka eventów zarejestrowanych, w tym trzy moje, ha, ha, ha. Są też, widzicie, tu gdzieś w okolicy Warszawy, w samej Warszawie, koło Łodzi, w Siedlcach, tak? Tu gdzieś koło Gniezna. Tutaj możecie też zarejestrować swój własny event. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle w Europie i na świecie.
uwaga, w Stanach Zjednoczonych, tak? I tutaj mamy Europę. Mam dla Was challenge. Spróbujcie wymyślić kilka eventów, kilka jakichś wydarzeń, które odbędą się w Waszej szkole. To mogą być też domówki, oczywiście. Możecie na przykład, nie wiem, zebrać dzieciaki z podwórka, tak? I na przykład w swoim domu zorganizować Scratch Day, zróbcie jakiś baner, nie wiem, na oknach wywieście jakieś koty. Niech dzieciaki przyjdą na przykład ze swoimi komputerami. W sumie nawet nie potrzebują sieci, bo możecie pobrać sobie, poprosić, żeby pobrały w domu Scratcha offline. Zróbcie im tylko dużo picia, kupcie jakieś paluszki i słuchajcie, i Scratch Day, i możecie pobawić nawet tymi kartami, które ja Wam tu pokazałam. Tak? To na pewno będzie coś fajnego. Zamiast na przykład, nie wiem, siedzieć przed telewizorem, to dzieciaki mogą, że tak powiem, no nie wiem, znajomi waszych dzieci mogą się świetnie pobawić. To może być jakiś event w bibliotece, w świetlicy, w szkole, podczas lekcji, po lekcjach, nawet na przerwie, nie wiem, może jakiś stroj, wreszcie jakaś szkoła, kiedyś pamiętam, na przykład zrobili coś takiego, że w jednym dniu dzieciaki przyszły poprzebierane za duszki ze Scratcha. To było niesamowite. Wiecie, oczywiście każdy pewnie chciał być kotem, nie? Ale może tam na przykład, nie wiem, losowali. Ciekawe, kto chciał być. Czy ktoś chciał być na przykład żukiem, tak? Albo jakąś tam meduzą. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo jest pomysłów. Wpiszcie sobie w Google Scratch Day ideas albo pomysły Scratch Day. Być może gdzieś coś nawet się pokaże, nasunie i podpisz, którego maja, nie, cały maj. Możecie to po prostu w maju celebrować. Kiedy wam tam wyjdzie w tym maju. I teraz na tej stronie. Tutaj jeszcze też, tylko to mi gdzieś uciekło. O, tutaj mamy Create New Event. Możemy zarejestrować nowy event. Ja tak myślę sobie, że chyba nagram jakiś taki mały tutorial i udostępnię na grupie facebookowej Laboratorium ten tutorial, jak założyć, jak zarejestrować taki event. Ale tutaj też wiecie, co było w takich materiałach do pobrania. Ja teraz nie wiem, gdzie to tutaj jest. Ja pamiętam, że ostatnio to pobierałam. Były do druku na przykład banery, takie, że można było na stronie szkolnej umieścić baner, że się obchodzi Scratch Day. Był do pobrania kot w takich różnych wielkościach, że można było sobie takiego wielkiego kota, wiecie, wydrukować. I były też takie malutkie na stronę, więc to jest gdzieś tutaj. Ja muszę to zaraz odgrzebać. Nie zdążyłam już. Nie zdążyłam już tego tutaj odgrzebać. Dobra, Krzysztof mi przysłał właśnie SMS-a. Asia, czas, dobra, już kończę. Wiedziałam, że tak będzie. Wracam do Was szybciutko i wyłączam mój ekran. Okej, okay, jestem. Dobra, Krzysztof, to pokaż się. Wiecie, ja tak mogę jeszcze przez godzinę. W zakładce Invite. O, dzięki Grażyna. Super, super. Jak coś to jeszcze przypomnimy, to po prostu na grupie, w grupie Laboratorium i w innych grupach mistrzowskich będziemy Wam przypominać. Wymyślajcie eventy. Nie myślcie sobie, że to musi być wielki event, że wiecie, że zaraz trzeba burmistrza sprowadzać, czy tam prosić o patronaty jakieś, tak? Nie, to może być po prostu zwykła, tak jak mówiłam, domówka, czy jakieś tam zebrać kilkoro chętnych w szkole uczniów i z nimi skreczować. Hasło w zeszłym roku, pamiętasz Krzysztof? Witaliśmy się Scratch Dobry, tak? Tak się witaliśmy? W tamtym roku mieliśmy tak, że mieliśmy całodzienne połączenie i różne szkoły, różne nauczyciele razem z uczniami łączyli się z nami w czasie Scratch Day'a i był taki otwarty webinar. W tym roku jeszcze o tym nie myśleliśmy, żeby coś takiego zrobić, ale na pewno nasze laboratorium będzie w czasie Scratch Day'a, więc je zarejestrujemy. A Oczywiście. faktycznie, Asia by mogła jeszcze długo mówić, ja też jeszcze parę rzeczy mam, ale zostawmy sobie, żeby zostało coś na kolejne spotkania i niech tam rzeczy jeszcze dojrzewają. Dzisiaj była spora dawka nowych inspiracji, głównie scratchowych. No ale wiecie, to jest przedostatnie laboratorium i zostało piąte, ostatnie. I mamy taki pomysł, napiszemy też o tym na grupie dla tych, którzy nie mogli dzisiaj z nami być, a brali udział w naszych spotkaniach, że chcielibyśmy was zaprosić do takich
czterominutowych wystąpień, żebyście podzielili się z nami na laboratorium tutaj, tym piątym, tym, co zrobiliście przez ten czas, tym, co wam się udało, czyli takie czterominutowe, trochę inspirujące wystąpienia, ale też wasze, bo bardzo nam zależało cały czas. Staraliśmy się na tyle, ile to możliwe. Może nie dzisiaj, ale gdzieś włączać was w to, co robimy. I też chcielibyśmy taki Ignite Talki, czyli takie zapalające rozmowy, wystąpienia wrzucić. I będziemy o tym pisać jeszcze na laboratorium, żeby was do tego zaprosić. Ci, którzy będą mieli ochotę, myślę, że jakiś czas temu poświęcimy i będziemy też domykać laboratorium i zastanawiać się z wami, trochę podsumować, zewaluować to, co się wydarzyło, więc kilka jakichś tam pomysłów już mamy. Trochę linków. Dziękuję tym, którzy jeszcze dotarli do naszego laboratorium facebookowego na grupę. Ostatni raz wrzucam tego linka, a potem wyłączymy grupę, żeby nie była widoczna dla świata facebookowego z zewnątrz. I też studio oczywiście, prawda? Dajmy wam studio. Tak. Proszę bardzo. Studio wrzucę je też do laboratorium, ale myślę, że jeszcze napiszę jakiś tekst na bloga, żeby było wiadomo, o co chodzi. I to połączę ze sobą. Więc tam jest studio. Możecie. Już dołączona Małgosia, z tego co mi się wydaje, bo już dołączyłem. A jeszcze. Iza teraz. Dokładnie. Okej, okay. Karolina. No, jesteście wszyscy już w środeczku. No, cieszę się. Cieszymy się bardzo. Ja myślę, że to, co mieliśmy zaplanowane, Asiu, to już dzisiaj powiedzieliśmy. Jeszcze mogę wam podrzucić z takich stron. Mówiłem o Katherine Elliot, ale gdzieś uciekła mi ta strona. Więc może jeszcze, jak będziemy się żegnać, to wam ją wygrzebię i tam troszeczkę jeszcze jakichś projektów i jej pomysłów też wam wrzucę. Ja mam ten film na YouTube, to wrzucam. I Katrin Elliot. zaświadczenie, tak? Do I wypełnienia. zaświadczenie. Zaświadczenie, Właśnie. ten link jest czynny 2 dni, więc najlepiej dzisiaj sobie to po prostu zrobić, ewentualnie jutro, bo potem już jest zamknięte i jest na stronie UPS, więc to jest tylko czasowe. Gdybyście mieli jakieś propozycje, co zrobić na ostatnim spotkaniu, to też piszcie w tej ankiecie, jak są wychodzicie, albo na grupie, jak chcecie. Renata, o jakie hasła chodzi? To znaczy tak, jeżeli wejdziesz, bo ty chyba pytałaś, tak, o to, czy możesz przez mężowe hasło Już mąż jest wchodzić. zaproszony, już jesteś w środku. Tak, Żeby wejść do grupy, nie trzeba żadnych. hasła. Jak już Nie, jesteś nie, w nie, nie. środku. Tak, dokładnie. Będzie się mężowi pojawiał w powiadomieniach, że my tam szalejemy, to on ci będzie pokazywał. Więc